Decyzja o powstaniu takiego oddziału została podjęta przez komendanta głównego policji jeszcze w ubiegłym roku, ale dopiero teraz władze samorządowe wygospodarowały 700 tysięcy złotych na jego utworzenie. Pieniądze pochodzą z funduszy zabezpieczonych na budowę Centrum Edukacji Artystycznej. Czym będzie się zajmować formowana jednostka? Będą służyć przede wszystkim miastu. Będą patrolować ulice naszego miasta, dbając o porządek i bezpieczeństwo w samym mieście. Będą też obsługiwać interwencje i będą zabezpieczać imprezy masowe. Rekrutacja odbywać się będzie w trybie kandydackim, czyli dotyczy poborowych, którzy zamiast służby wojskowej będą woleli działać w oddziale policji. Jest to szansa na służbę w miejscu zamieszkania, o co trudno w armii, zaś w przyszłości na karierę pełnoetatowego stróża prawa. Jest to taka ciekawa forma, taka możliwość zastąpienia służby wojskowej u nas. Dawniej się to mówiło odrobić służbę wojskową. Rozpoczyna służbę, ona ma cykl 12-miesięczny. Już po 10 miesiącach tej służby, jeśli jest zdecydowany na pozostanie w naszej służbie, w policji na stałe, wówczas może złożyć odpowiednie dokumenty i wtedy ta procedura dostawania się do policji jest uproszczona. Jeśli ma pozytywną opinię swojego dowódcy, tym łatwiej dostać się jest do nas, do policji. Musi przejść testy multiselect, testy psychologiczne i wtedy zostaje policjantem. Aby ubiegać się o przyjęcie do nowej formacji, kandydat musi spełniać szereg warunków. Między innymi mieć średnie wykształcenie, uzyskać zgodę Wojskowej Komendy Uzupełnień i przejść badania na komisji lekarskiej. Rekrutacja kończy się w połowie października, tymczasem wciąż nie ma lokalizacji dla pododdziału. W tej chwili faktycznie nie ma jeszcze takiego miejsca ostatecznie ustalonego, w którym ten pododdział miałby być zakwaterowany. Miejsce dla 100-osobowej grupy musi być odpowiednio duże i musi spełniać wymogi stałego skoszarowania po prostu. Więc na ten temat w tej chwili kierownictwo komendy prowadzi jeszcze rozmowy, jeszcze są analizowane różne możliwości. Niewykluczone, że jego przyszła siedziba będzie się mieścić w tym niszczejącym od kilku lat budynku pozostałym po koszarach, ale na jego adaptację z pewnością trzeba będzie wysupłać większe środki. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie boryka się w ostatnim czasie z problemem odpływu kierowców autobusów i motorniczych tramwajów. Wyjeżdżają oni najczęściej na Wyspy Brytyjskie, gdzie mogą zarobić dużo więcej niż w kraju. Dyrekcja zakładu podjęła decyzje, które mają temu procesowi przeciwdziałać. MZK realizować będzie podwyżkę w celu jak gdyby zmniejszenia tego odpływu w grupie kierowców i motorniczych, podwyżkę wynagrodzeń, która pozwoli na zwiększenie średniej płacy średnio o około 150 zł brutto, netto to będzie gdzieś około 90 zł. Podwyżki weszły w życie 1 lipca i kosztować będą około 800 tysięcy złotych. Środki pochodzą z dotacji miejskich, które przyznali na ostatnich sesjach radni. Nie wszystkie pieniądze pójdą na podwyżki dla kierowców. Zakupione zostaną również częściej materiał niezbędny do codziennego funkcjonowania gorzowskiego MZK. Powiększony zostanie także tabor pojazdów technicznych. Ma być zakupiony wóz brygadierski na pogotowie torowe. Umożliwi to ekipie torowców bieżące konserwacje i naprawy torowisk na terenie miasta. Miejski Zakład Komunikacji otrzymał na ostatnich sesjach 2,5 miliona złotych dotacji. Średnia pensja kierowcy po podwyżce wyniesie około 2900 zł brutto. Największy zabytek Gorzowa już wkrótce stanie otworem dla turystów. Pracownicy Muzeum imienia Jana Dekerta przygotowują wieżę do zwiedzania. Trwają ostatnie prace. Uroczyste otwarcie ma się odbyć w niedzielę i jak zapewnia kurator wystawy, termin ten nie jest zagrożony. Prace biegną równolegle, stąd tak duży ruch, tyle osób naraz pracuje, ale na pewno wystawa będzie gotowa, bo właściwie niewiele zostało. Jeszcze trochę oświetlenia trzeba domontować i dosprzątać wieżę. Dla turystów otwartych będzie 7 kondygnacji wieży. Zobaczyć będzie można przede wszystkim zabytkowe wnętrze o ciekawej architekturze, wielkie dzwony oraz mechanizm zegarowy. Ci, którzy zdołają się wdrapać na ostatnią kondygnację, będą mogli podziwiać panoramę miasta. To nie wszystkie atrakcje, które czekają zwiedzających. Na każdym poziomie na turystów czekać będą eksponaty przybliżające historię świątyni. Taka wystawa jest swoistym ewenementem. Niewiele jest wież, które są potraktowane nie tylko jako punkt widokowy, ale również jako ekspozycja muzealna. Liczymy, że będzie cieszyła się ta wieża dużym zainteresowaniem i mieszkańców, i przebywających tutaj turystów. Pierwsi turyści będą mogli zwiedzać wieżę katedry już od poniedziałku. Ze względów bezpieczeństwa w wieży jednorazowo przebywać będzie mogło 15 osób.
Teatr imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie od dawna nie działał tak dobrze jak pod dyrekcją Jana Tomaszewicza. Pierwsza kadencja minęła bardzo szybko. Odczucie jest takie, jak wtedy, kiedy się jakoś ciężko pracuje z całym zespołem. Jeżeli jest to porozumienie, to te lata odcina się bezwiednie i potem przychodzi refleksja, kiedy się zatrzymuje ten czas, że właśnie dzisiejszego dnia minęło 5 lat i że trzeba stanąć do konkursu. Jan Tomaszewicz pełni funkcję dyrektora teatru w Gorzowie od 2002 roku. Wcześniej w latach 1992-95 był dyrektorem w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Jakie są plany dyrektora na nową kadencję? Możemy zaczynać szukać pewnych rozwiązań w dramaturgii teatralnej. Natomiast nigdy w życiu nie będziemy lekceważyli widza. Będziemy słuchali, tak jak do tej pory, sugestii widzów i na pewno będziemy tak samo wychodzić do widza, tak samo będziemy realizowali te wszystkie projekty, jak do tej pory. Za sprawą dyrektora Tomaszewicza na gorzowskiej scenie zagościło wiele gwiazd. Teresa Lipowska, Andrzej Grabowski czy Artur Barciś. Prezydent Jędrzejczak podkreślał, że stosunki między włodarzami obu miast zawsze układały się poprawnie, choć ma świadomość antagonizmów dzielących ich mieszkańców. Rywalizacja jest rywalizacją, a przecież tego władza publiczna jest demokratycznie wybierana, żeby dać sygnały mieszkańcom, że czas przejść od tych waśni do współpracy, do normalnego partnerstwa. Akcje porwania bimby zaplanowały i przeprowadziły wspólnie Radio RMG i Radio Zielona Góra w porozumieniu z władzami obu miast. Jeszcze dziś rano prezydent Jędrzejczak prezentował ją w Zielonej Górze, po południu zaś gościł prezydenta Kubickiego w Gorzowie. To jest to akcja, która ma przybliżyć do siebie mieszkańców Zielonej Góry i Gorzowa, abyśmy się częściej z sobą wspólnie bawili, uśmiechali, a przestali czasami na swój temat żartować i rywalizować, bo to nie ma sensu. To są dwa miasta, dwie stolice tego województwa, to one mają się rozwijać, to od ich rozwoju zależy rozwój całego województwa. Jest to taka kolejna akcja, którą myślę, że będziemy wspólnie z panem prezydentem Jędrzejczakiem kontynuować. Janusz Kubicki miał okazję sprawdzić się w charakterze motorniczego. Po przejechaniu kilku metrów większość dystansu z przystanku na ulicy Sikorskiego do Arsenału pokonał w charakterze pasażera. Przydał się podarowany przez prezydenta Jędrzejczaka bilet, bo w tramwaju miała miejsce kontrola. Zapytaliśmy o wrażenia z prowadzenia tramwaju. No dość ciężko, ale to jak każdy raz, jeżeli w życiu robi się coś po raz pierwszy, to jest ciężko. No tyle ton udało mi się pojechać, więc w razie czego mam fach w ręku. Gorzowski Zakład Komunikacji Miejskiej od dłuższego czasu boryka się z problemami kadrowymi i bardzo chętnie widziałby każdego nowego pracownika. Jak poradził sobie zielonogórski prezydent? Udało mu się. Także śmiem podejrzewać, że jakby przeszedł odpowiedni kurs, badania, zdał egzamin, mógłby spokojnie znaleźć u nas pracę. Prezydent Kubicki wrócił już do macierzystego miasta. Natomiast bimba nadal będzie promować Gorzów w Zielonej Górze i pozostanie tam aż do winobrania. Główne obchody jubileuszu już za nami. Gorzowianie tłumnie uczestniczyli w zabawie na bulwarze nadwarciańskim. Z pewnością wielu z nich jeszcze długo wspominać będzie pokaz sztucznych ogni. Jak podawały źródła policyjne, w uroczystościach wzięło blisko 45 tysięcy osób. Właśnie za to liczne uczestnictwo podziękowali dzisiaj włodarze miasta. Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo radzi, że możemy tą drogą podziękować Państwu za udział w tych ważnych dla miasta dniach. Myślimy tutaj o obchodach 750-lecia Gorzowa. 30 czerwca, 1 i 2 lipca byliśmy wszyscy razem, byliśmy na bulwarze, byliśmy na wielu imprezach. Z całego serca za ten udział Państwu dziękujemy. Za to, że Państwo przyszliście, za to, że tak tłumnie uczestniczyliście w tych wszystkich uroczystościach, szczególnie w otwarciu mostu, byliśmy pod wrażeniem, że tak wielu wspaniałych mieszkańców Gorzowa przyszło to obejrzeć w imieniu Rady Miasta. Raz jeszcze dziękuję serdecznie. Ostatni weekend pokazał, że gorzowianie lubią się bawić, a bulwar faktycznie może być miejscem, które tętni życiem. Co jednak zrobić, żeby mieszkańcy mieli częściej powód przebywać nad Wartą? Warto by pomyśleć o tym, żeby szczególnie przez okres wakacji, w te weekendowe dni, żeby tam coś się działo, żeby bulwar żył, żeby tam były występy, żeby tam była zabawa, żeby mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że to jest piękny zakątek miasta i to jest właśnie to miejsce, gdzie na weekend można sobie pójść, wypić kawę czy piwo i fajnie się pobawić. Robert Surowiec powiedział także, że lokalni politycy muszą stanąć na wysokości zadania i swoimi decyzjami tknąć życie w bulwar. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie na to czekać do następnego jubileuszu miasta. Na przedstawionych w Spichlerzu fotografiach, jak w soczewce, odbija się 45 lat naszej najnowszej historii. To historia żywa, gdyż wciąż żyją jej świadkowie.
Z tego też względu budzi ona ogromne emocje i nastręcza trudności metodologicznych badającym ją historykom. Historyk zawsze powinien mieć dystans do materii, którą bada. Ale sama idea powstania Instytutu Pamięci Narodowej i dobierania kadr do Instytutu Pamięci Narodowej, do osób, które tam miały pracować, polegało na tym, że miały być to osoby niezwiązane z przeszłości z PRL-em, czyli osoby młode w gruncie rzeczy. Ja myślę, że to jest dobry sposób, ponieważ nie pozostawanie w powiązaniu z PRL-em, z układami towarzyskimi, które wtedy były, z przeżyciami, które się miało, jednak pomaga w tej pracy. My możemy podejść do tego w miarę swobodnie, że tak to mogę określić. Możemy rozmawiać z ludźmi, co jak zauważyłem, w przypadku starszych historyków jest bardzo trudne do osiągnięcia. Środowisko pracowników IPN spotyka się często z zarzutami ferowania wyroków przy jednoczesnym braku zrozumienia dla złożoności uwarunkowań, okoliczności i motywacji ludzi uwikłanych w mechanizmy historii. Doktor Stefaniak nie zgadza się z taką oceną. Mogę pan powiedzieć, że tak nie jest. W IPN nie pracują sami rzetelni historycy i nie patrzą na świat w kolorach, tylko białym i czarnym. Wśród uczestników otwarcia wystawy dominowały osoby w wieku średnim i starszym. Ludzie, którzy przeżyli większość swego życia w okresie, który był przedmiotem wystawy. To się przypomina dawne czasy, które teraz są i które były. I co możemy wnioskować, że mamy teraz super. Przez to właśnie, co było kiedyś. Z czasem młodości to nie zdawaliśmy sobie wiele spraw z tego, co było kiedyś. Natomiast teraz, po tych wszystkich takich wojenkach, można powiedzieć, że było nie tak, jak powinno być. Po prostu my to mamy wszystko w sobie, ponieważ my jesteśmy świadkami PRL-u. Jarosław Palicki z Biura Edukacji Publicznej Gorzowskiej Delegatury IPN uważa, że wystawa jest przeznaczona dla najszerszego przekroju naszego społeczeństwa. Dla młodzieży jest pierwszym kontaktem z tak niedawno zakończoną epoką w życiu naszego kraju i społeczeństwa. Dla osób średnich jest to taka podróż do krajów dzieciństwa, kiedy smak czekolady na kartki i wyrobów czekoladopodobnych w jakiś tam sposób może powrócić. Natomiast dla osób starszych to jest cofnięcie do czasów, kiedy były osobami czynnymi, kiedy osiągały sukcesy, porażki zawodowe, kiedy ich życiu działo się najwięcej. Remont katedralnej wieży trwał niemal rok. W jego trakcie wymieniono schody prowadzące aż na ostatnią kondygnację oraz wyremontowano podłogi w pomieszczeniach. Zamontowano też nowe, szczelne okna wykonane z drewna. Ale remont to nie wszystko. Jednocześnie pracownicy Muzeum Lubuskiego przygotowali wystawy poświęcone historii Gorzowskiej Katedry i całej diecezji. Cieszę się, że oddałem w ręce profesjonalistów wyposażenie wieży. Te tablice, które tutaj są, które opisują i życie Gorzowa, i życie samej katedry, jeśli chodzi o architekturę, ale też i o duszpasterstwo, jakie tutaj było, i katolickie, i ewangelickie. Profesjonalnie wykonane tablice i zdjęcia, gabloty, później to, co otrzymaliśmy na pewien czas, a więc świątki, różne figury sakralne, które były w Bogdańcu. Jestem za to bardzo wdzięczny muzeum, bo faktycznie idąc do góry na ostatnie piętro, przechodzimy przez kawałek historii Gorzowa i katedry. Uroczystość otwarcia wieży uświetnił ksiądz kanonik Stanisław Garncarz, wieloletni proboszcz parafii oraz przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich. Obecny proboszcz ksiądz Zbigniew Samociak przypomniał, że wieża pierwotnie służyła celom świeckim, będąc wyrazem prestiżu lokalnego władcy. Charakter naszej wieży został jakby trochę przywrócony, by można było tutaj wejść, by każdy mógł tutaj wejść i zobaczyć Gorzów z góry. Na kilku kondygnacjach podziwiać można ekspozycje przedstawiające rozbudowę katedry, listy duchownych związanych ze świątynią, czy rekonstrukcję widoku budowli z różnych epok. W gablotach można obejrzeć szaty liturgiczne, w tym ornaty jeszcze sprzed II Soboru Watykańskiego. Nad przygotowaniem wystawy czuwał Zdzisław Linkowski. Sporo materiałów ocalało, wiele uległo zagładzie. Zachowała się dokumentacja fotograficzna i ikonograficzna. To wszystko staramy się pokazać właśnie na poszczególnych kondygnacjach, nie omijając oczywiście historii najnowszej tej świątyni, jak i również diecezji i samej parafii. Na szczycie można nasycić oczy widokiem miasta z niedostępnej do tej pory perspektywy. Trzeba przyznać, że dla takich wrażeń warto pokonać wąskie korytarze i liczne schody. Bardzo się cieszę, że jest wejście, że są schody. Dzwonnica jest, dzwon dzwoni, ludzie uśmiechnięci, zadowoleni. Możemy popatrzeć na panoramę Gorzowa. Myślę, że będzie to jedna z atrakcji turystycznych miasta.
Finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło. Tymi słowami rektor PWSZ w Gorzowie, profesor doktor habilitowany Zenon Głodek powitał absolwentów zgromadzonych w hali sportowej przy ulicy Chopina. Studenci, którzy rozpoczęli studia w 2004 roku, odbierali dyplomy. Łącznie 1194 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymało tytuł zawodowy licencjata. Najwyższą średnią ocen zdobyli studenci Instytutu Humanistycznego, uczący się na kierunku pedagogika i język polski. Dyplomy ukończenia trzyletnich studiów pierwszego stopnia rozdane zostały już po raz siódmy. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie uczelnię ukończyło 7451 absolwentów. Wszyscy, którzy na weekend wybrali się do Pławina, mogli skorzystać z wielu atrakcji. W programie drugiego Międzynarodowego Dnia Daniela znalazło się m.in. zwiedzanie fermy, wystaw i kiermaszy, zabawy dla dzieci, występy taneczne i zabawa ludowa. Drugi Międzynarodowy Dzień Daniela to nie tylko święto Daniela, bo w nazwie jest Daniel, ale to również podziękowanie dla tych wszystkich, którzy swoją pracą, zaangażowaniem promują tę naszą piękną, małą, jakby naszą własną małą ojczyznę. Halina i Leszek Glezer prowadzą fermę Danieli od 6 lat. Jak podkreślają, nie wyobrażają sobie życia bez tych niezwykłych zwierząt, które ponadto są łatwe w hodowli. Jest to hodowla niewymagająca, ponieważ cały rok przebywają na pastwisku, a w zimie są dokarmiane zbożem i sianem. Także jest hodowla bardzo łatwa i zwierzęta są niekłopotliwe, nie chorują i po prostu jest to sama przyjemność. Ferma w Pławinie jest największą ekologiczną hodowlą danieli w Europie. W 280-hektarowym gospodarstwie przebywa około 2000 danieli. Państwo Glezer otrzymali tytuł wicemistrza krajowego Agroliga 2006. Grzegorz Napieralski miał rozmawiać w Gorzowie o sprawach województwa, o lubuskiej lewicy, jej działalności i problemach. Wydarzenia ostatnich dni zmieniły diametralnie ten scenariusz. Na plan pierwszy wysunęły się kwestie ogólnopolskie, czyli kryzys w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Martwi nas to, co się dzieje w kraju. Nie jesteśmy formacją, która cieszy się z upadek rządu. Ocena dokonań obecnego rządu była jednak miażdżąca. Napieralski wspomniał o wszystkich aferach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Widzimy wielką korupcję w najwyższych kręgach władzy, kiedy to ta właśnie władza przyjmuje olbrzymie łapówki, bo przecież zaufani ludzie ministra Lipca przyjmują wielkie pieniądze za ustawianie przetargów. Z tymi pieniędzmi jadą do mocodawcy, ale CBA, czyli policja polityczna, zatrzymuje je przed drzwiami ministerstwa i nie wiemy do dzisiaj, do kogo miały one trafić i na czyje polecenie przejęcie tej łapówki było zlecone. Czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które miało zajmować się tropieniem przestępców, tak jak mówiliśmy przy jej powoływaniu, broni swoich. Sekretarz generalny SLD mówił także o taśmach ojca Rydzyka, narkotykach w kancelarii prezydenta oraz aferze z Andrzejem Leperem. Zdaniem Sojuszu pokazuje to, że Sejm powinien się rozwiązać. Gdyby do tego nie doszło, SLD ma jeszcze jedną propozycję. Drugi wariant, który my proponujemy, jest wariant konstruktywnego wotum nieufności dla premiera Jarosława Kaczyńskiego, jego rządu, skompromitowanego rządu na arenie międzynarodowej, bo to mieliśmy okazję oglądać w czasie negocjacji traktatu Unii Europejskiej, ale również skompromitowanego już w Polsce. Czyli można dzisiaj odsunąć ten rząd od władzy, powołać nowy, umówić się z Polakami dzisiaj, umówić się, kiedy będą nowe wybory, tak żeby nie brać władzy tylko dla władzy. Na konferencji poseł Jan Kochanowski zapowiedział również utworzenie w województwie lubuskim Platformy Programowej Lewicy i Demokratów. Park 750-lecia rozpościera się na 7-hektarowym terenie, otoczonym przez Szpital Wojewódzki, ulicę Dekerta, Kastoramę i ulicę Czartoryskiego. Obecnie rośnie tu kilka drzew, w centralnej części stoi kamień symbolizujący 750. rocznicę powstania miasta. Od ubiegłego roku stoją ławeczki, ale już w tym roku park zacznie się zmieniać. W tej chwili przygotowujemy się do wybudowania ogrodu różanego, bo mamy taki projekt całkowity na ten ogród różany. Ja myślę, że realizacja tego projektu będzie jeszcze w tym roku, jesienią. No najważniejszą rzeczą, która musi być tam zrobiona, żeby ten obszar funkcjonował jako park, to jest wykonanie nawierzchni ścieżek, tam gdzie są ustawione ławki i oświetlenie. Władze miasta wspólnie z Landsberczykami ustaliły, że na terenie parku zostaną upamiętnieni zasłużeni dla miasta zarówno Polacy, jak i Niemcy. Irena Dowgielewicz, Florian Kręke, obok Alberta Deluge,
Maxa Bara, Hermana Paukrza czy Karla Tejkę, żeby wymienić najpewniejsze kandydatury. Forma nie jest jeszcze znana. Myślę, że nie pójdziemy w tym kierunku, jak pierwotnie był projekt, żeby robić tam kamienie, które będą tworzyły jakąś nekropolię. Wydaje mi się, że ta formuła, która polega na tym, że upamiętniamy byłych mieszkańców i obecnych mieszkańców Gorzowa, jest znakomitą formułą, tylko trzeba to po prostu sprzedać w taki sposób, żeby to miało taki wątek edukacyjny. Obok Ogrodu Różanego i Alei Zasłużonych atrakcją parku miałaby się stać tak zwana muszla koncertowa na około 100-150 miejsc, umiejscowiona w części przylegającej bezpośrednio do szpitala. Było to takie miejsce, gdzie po prostu można było gromadzić nawet amatorskie zespoły, a tutaj można by było po prostu uprawiać taką kulturę przez małe K, ale dla wszystkich, niezobowiązującą właśnie przez te wszystkie miesiące, od powiedzmy kwietnia nawet do późnego października, bo taka jest aura, która pozwala na tego typu dokonania. Oprócz Ogrodu Różanego, wszystkie inne inwestycje w tym miejscu to melodia przyszłości. Naczelnik Rybka przyznaje, że obecny stan parku pozostawia wiele do życzenia, ale o ile o nieskoszoną trawę można mieć pretensje do wydziału, to raczej ciężko obarczać go winą za zdewastowane ławki i śmietniki. Patrole policji mogłyby czasem zawitać w ten rejon. Wakacje imaginacje podzielono na dwie grupy warsztatowe. W grupie pierwszej zajęcia rozpoczęły się 9 lipca. Dzieci w wieku od 10 do 12 lat przygotowują małe przedstawienie teatralne. Zajęcia prowadzą m.in. aktorka Beata Chorążykiewicz, perkusista zespołu Gigadram Artur Gerlach czy reżyser i aktor Cezary Żołyński. No przede wszystkim to jest zabawa, to bawimy się generalnie w teatr, ten czas jest bardzo krótki na jakąkolwiek naukę, ale to takie otwarcie troszeczkę wyobraźni, podreperują swoją wyobraźnię i pobawią się po prostu w teatr, odrobinę tekstu się nauczą, przede wszystkim to jest zabawa, wakacyjna zabawa w teatr, w której mogą uczestniczyć i spędzić chyba mile czas. Grupa druga rozpocznie warsztaty 16 lipca i wezmą w niej udział dzieci między 7 a 9 rokiem życia. Mali uczestnicy poznają się z techniką wyrobu przedmiotów artystycznych z gliny, poznają maskę teatralną, technikę wykorzystywaną w teatrze lalkowym i dramatycznym oraz zapoznają się z różnymi instrumentami perkusyjnymi. Wakacje imaginacje podobają się najmłodszym. W poniedziałek i we wtorek będziemy uczyli się tekstów i z panem Czarkiem przedstawiali role. A w środę i w piątek chyba będziemy malowali. Scenografię. Warsztaty zakończą się przedstawieniem, wystawą prac ceramicznych, pokazem etiud aktorskich i koncertem bębniarzy. Sprawą kryzysu rządu Jarosława Kaczyńskiego żyje od kilku dni opinia publiczna w Polsce. Czy o zamieszaniu w koalicji rozmawiali dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości, nie wiemy. Z całą pewnością jednak wydarzenia te niepokoją przedstawicieli gorzowskiego PiSu. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, ponieważ ona jest bardzo trudna. Różnego rodzaju nieporozumienia w koalicji wpływają również na bieg wydarzeń, na realizację tak naprawdę programu Prawa i Sprawiedliwości. Arkadiusz Marcinkiewicz liczy, że koalicja rządowa nie rozpadnie się w najbliższym czasie. Jeszcze wakacje można sobie spokojnie planować. Ja jeszcze na wakacjach nie byłem. Być może uda mi się w sierpniu spędzić wolne chwile i wypocząć. Natomiast myślę, że cała procedura, która może być uruchomiona, jeśli koalicja nie uda się koalicji utrzymanie status quo, no to wtedy te wybory mogą się odbyć pod koniec roku, więc kampania wyborcza to mniej więcej 2 miesiące. Z możliwością szybkich wyborów liczy się za to Lewica. Zbigniew Żbikowski przyznał, że lato, szczególnie dla polityków, może być bardzo gorące. Partie oczywiście przygotowują się do pewnych działań organizacyjnych, także do ewentualnej kampanii wyborczej. Najbliższe dni pokażą być może, czy politycy w Polsce będą mogli pozwolić sobie na wakacje. Gorzowscy radni zebrali się po raz ostatni przed wakacjami na specjalnej sesji Rady Miasta. Dla prezydenta Gorzowa była to okazja, żeby podziękować im za ich wkład w obchody jubileuszu miasta. Po tym, jak wręczyłem panu prezydentowi na moście medal 750-lecia, dziś pan prezydent wręczył wszystkim radnym medale 750-lecia. Jest to taka miła i sympatyczna pamiątka, że właśnie w tym szczególnym roku mogliśmy zasiadać w Radzie Miasta. Sesja przebiegała bezproblemowo do chwili, w której przedstawiono projekt
projekt uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu. Nowa uchwała zmienia dotychczasowe zasady wyznaczania miejsc, w których można handlować alkoholem. Związki wyznaniowe mogłyby posiadać inicjatywę w sprawie zgody co do tego, że punkt sprzedaży alkoholu mógłby być w odległości mniejszej niż 50 metrów. Zastrzeżenia do uchwały zgłosił m.in. Augustyn Wiernicki z Prawa i Sprawiedliwości. Zadzwoniłem do mamy. Dwa razy większa miejscowość Jagorzów. Ile jest punktów sprzedaży w Malmę? Mieszkanka, która tam mieszka 25 lat, mówi, ja znam tylko 5. Żeby się nie pomyliła, dodam jeszcze 3 albo 4. No niech będzie 10. W Gorzowie takich punktów ma być 250. Ale w miastach hiszpańskich jest kilka razy więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w Polsce i z tego co wiem, to znacznie większe problemy z alkoholem, czy myślę tu o alkoholizmie, są w Skandynawii niż we Francji czy w Hiszpanii. Ostatecznie uchwała powróciła do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Tym samym radni rozpoczęli wakacje. Zawsze jeśli będzie się działo coś takiego, co będzie wymagało podjęcia uchwał, oczywiście się zbierzemy i będziemy podejmowali decyzje. Jeżeli zatem w mieście nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, radni spotkają się ponownie 29 sierpnia. Działkę wraz z budynkiem o powierzchni całego hektara przy ulicy Kłosocińskiego Marcinkiewicz nabył od syndyka spółki Skarbu Państwa Film Art na początku tego roku za nieco ponad 800 tysięcy złotych. 4 lipca sprzedał ją warszawskiej spółce Ariadna za 3 miliony 900 tysięcy złotych. Prezydent zwołał dziś konferencję w tej sprawie. Według nas radny powinien przede wszystkim dbać o interesy mieszkańców miasta, o interesy samego miasta. Pan radny przede wszystkim zadbał o swój prywatny interes i można go zrozumieć, ale z drugiej strony mamy wątpliwości co do oceny jego postawy jako radnego. Magistrat twierdzi, że radny wiedział o zainteresowaniu miasta tym terenem. Zresztą już wcześniej urzędnicy starali się kupić działkę, jednak nie doszło nawet do rozmów z marszałkiem województwa wielkopolskiego, w którego gestii znajdowało się kino. Działania radnego rzecznik Urzędu Miejskiego określa jednoznacznie. Ci, którzy dają się wybierać na radnego miasta, powinni mieć na uwadze, że opinia publiczna będzie patrzała na każdy krok w jego działalności, również tej prywatnej, a w tym wypadku, uważam, że to jest wyraźny konflikt. Poproszony przez nas o ustosunkowanie się do zamieszania wokół transakcji, radny Marcinkiewicz nie chciał komentować. Na razie nie. Zrobię konferencję prasową, na której skomentuję to. Dla działki, która znajduje się w pobliżu budowy Centrum Edukacji Artystycznej, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że może tu powstać jedynie obiekt użyteczności publicznej. A w tej definicji mieszczą się zarówno placówki handlowe i usługowe, jak i placówki kulturalne, czy też puby i restauracje.